Mistrz gatunku Stephen King to pisarz bardzo płodny, nie jedna jego książka doczekała się filmowej adaptacji czy formy serialowej. Jednak przerażająca większość tych obrazów jest, mówiąc delikatnie, bardzo marnej jakości. Wybrałem dla was 5 filmowych tytułów, które po prostu trzeba znać, bo oprócz tego, że bazują na doskonałych książkach, są same w sobie wybornymi filmami z doskonałym aktorstwem i narracją. Zapraszam. Carrie z 1976 to przede wszystkim opowieść o udręce, której ofiarą padamy we własnym domu, a która nie ustaje nawet w szkole. Biedna Carrie nie miała łatwego życia, dręczona przez innych uczniów, wracała do domu, gdzie bogobojna, psychokatoliczka, czyli jej matka, narzucała jeszcze gorszy reżim psychiczny i fizyczny. Wszystko jednak zmieniło się, gdy Carrie odkryła, że jest telekinetyczką. Od tego momentu zaczyna się krwawa zemsta. I to druga część tego doskonałego filmu, soczyście krwisty film grozy. Mimo powtórnej adaptacji, oryginał wciąż wydaje się być lepszy i bardziej przerażający. A warto zaznaczyć, że powieść ta była debiutem Stephena Kinga. Lśnienie z 1980 jest niejako paradoksem, jeżeli chodzi o adaptację Kinga. Sam autor nie znosi tego filmu i mówi o nim, że to jedna z gorszych produkcji opartych na podstawie jego twórczości. Dla fanów kinematografii natomiast to jeden z najlepszych filmów Kubricka i generalnie perła w kategorii psychologicznych horrorów. Jack Nicholson zapisał się rolą Johnego na kartach aktorskich historii, a sam film, mimo prawie 40 lat na karku, nie doczekał się choćby jednego siwego włoska na głowie. Kubrick nie tyle co wydobył z powieści to, co najlepsze, ale ubrał całość wedle swojej artystycznej wizji. Jednak King to nie tylko horrory i groza, ale także nostalgiczne melodramaty, jak choćby doskonały Stand By Me z 86. Opowieść o grupce dzieciaków żyjących w latach 50. w amerykańskiej mieścinie to synteza amerykańskiej nostalgii za beztroskim dzieciństwem w odległych czasach, które już nigdy nie wrócą. To także aktorskie popisy przyszłych legend kina, jak choćby niestety świętej pamięci Rivera Phoenixa czy Kiefera Shutherlanda. Opowieść o głębokiej przyjaźni, przygodzie i rozterkach młodych chłopaków, którzy muszą radzić sobie z życiową nudą i dojrzewaniem. To także niejako kino drogi dla młodych bohaterów, którzy chcą znaleźć zwłoki swojego zaginionego rówieśnika. Dobra, wracamy do psychopatów, czyli czas na Misery z 1990, za którego Kathy Bates dostała Oscara i to bardzo zasłużonego, bowiem jej rola opiekunki, będącej też oprawczynią, wstrząsa widzem po dziś dzień. Zblazowany pisarz ulega wypadkowi i trafia pod opiekę fanki jego powieści, która żyje na odludziu. Szybko jednak okaże się, że bohater trafił z deszczu pod rynnę, gdyż jego pielęgniarka jest prawdziwym demonem. Katie, aktorka głównie teatralna i dramatyczna, odstawiła tutaj niezwykły popis aktorski, który zapamiętacie na długo. Klaustrofobiczny klimat i wymyślne kary, które spotykają bohatera, jak choćby łamanie nóg, sprawiają, że film przeraża lepiej niż żywe trupy czy inne straszydła. Bo w końcu, jak uczył nas Scooby-Doo, prawdziwymi potworami są zawsze ludzie. Na koniec zostawiłem absolutnego klasyka, do którego sam osobiście wracam co parę lat. Skazani na Shawshank z 1994 to powieść o przyjaźni, ucieczce, więziennym życiu i wszystkim innym. Niesamowite, jak wiele wątków i mini opowieści zmieściło się w tym filmie. Ale to, co najważniejsze, to kreacje aktorskie w wykonaniu Tima Robbinsa jako Andy'ego oraz Morgana Freemana jako Reda, postać, która w oryginale była irlandzkim rudzielcem. Niesłusznie skazany bankier zrobi wszystko, byle wydostać się z więziennej pułapki. Przy okazji jednak nawiąże wielką przyjaźń i pozna losy innych towarzyszy niedoli. Kolejny przykład kina doskonałego, które pokryło się patyną z godnością i które po prostu trzeba znać. To oczywiście nie jedyne udane adaptacje prozy Kinga. Warto tu nadmienić jeszcze Zieloną Milę z Tomem Hanksem, horror It, który niebawem doczeka się kolejnego wcielenia filmowego, Cmentarz dla zwierzaków, Mgła, 1408, Christine, Łowca snów czy moja osobista perełka, czyli Uczeń Szatana z 98 z doskonałą rolą Sir Iana McKellena. Polecam wygooglować i obejrzeć. Wpisujcie w komentarzach inne, może mniej znane, ale równie dobre filmowe adaptacje prozy Kinga. Warto dzielić się tym, co dobre, przynajmniej jeżeli chodzi o filmy. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, suba, by nie ominął was kolejny odcinek i widzimy się niebawem. Cześć!